Identyfikator podmiotu SCP-19 klasa podmiotu Gitter Specjalne czynności przechowawcze. SCP-19 znajduje się na kracie o szerokości 3 m na 3 m na 4 m, wykonane jest z żelbetu z zainstalowaną spalarnią. Kiedy piec jest wyłączony, przechowalnia powinna utrzymywać temperaturę 0 stopni Celsjusza. Komora obserwacyjna wyposażona jest w okno, dzięki któremu można stale obserwować SCP-19-2. Kiedy obiekt jest obserwowany, piec musi być uruchomiony. W razie pojawienia się scp 19 za pomocą zwykłej broni, pracownicy mają za zadanie całkowicie pozbyć się pojawiających się okazów. W przypadku wykluczu się roju, skuteczniejszą bronią my są czy ognia. SCP-19 powinien być przechowywany w pozycji pionowej. Opis SCP-19 to ceramiczny wazon o średnicy 1,8 m i wysokości 2,4 m. Styl i dekoracje wskazują, że powstał w starożytnej Grecji, choć ostateczne datowanie jest niemożliwe, ponieważ jego powierzchnia nie została uszkodzona żadnym znanym sposobem. Jeśli skuteczna metoda zostanie opracowana, SCP-19 zostanie zniszczona. Okresowo z SCP-19 wychodzą istoty oznaczone jako SCP-19-2. Osobniki różnią się pod wieloma względami, ale wydają się małe, zauważalnie człekopodobne, chociaż mogą mieć cechę. Zwierzęce i niezwykle wrogie. Bardzo często atakują zębami i pazurami. Mimo to są delikatne i zadziwiająco łatwopalne, a w grupie stanowią znaczne zagrożenie. Kiedy wazon jest przechowywany w temperaturze 0 stopni Celsjusza i znajduje się w całkowitym spoczynku, to osobniki wychodzą z SCP-19 w tempie około 1 na godzinę. Następujące okoliczności wpływają na szybkość istot wychodzących z SCP-19. Ruch obiektu SCP-19, zagrożenie w stosunku do SCP-19, ekstremalne temperatury, nagłe zmiany w otoczeniu, wprowadzenie przedmiotów lub organizmów do wnętrza SCP-19, zaobserwowano wywołanie reakcji powodziowej. Okoliczności, które mogą wpływać na szybkość wychodzenia SCP-19-2. Obecność ludzkiego życia w pobliżu SCP-19, warunki pogodowe, konkretne osoby w pobliżu SCP-19. Niektóre osoby wydają się wpływać na szybkość pojawiania się istot w większym zakresie niż inne. Ponadto opróżnienie lub przechylenie SCP-19 skutkować będzie reakcją, jakoby SCP-19-2 nagle stał się pusty, choć osoby patrzące do SCP-19 od góry będą jedynie widzieć czarną przestrzeń w jego wnętrzu. Przez tempo produkcji scp 19 gdy obiekt jest zakłócony, pomiar wewnętrznego zagłębienia jest utrudniony, ale podejrzewa się, iż może być niezgodny z względem pomiarów zewnętrznych. Dodatek, dokument SCP-192A SCP-192 uwagi odnotowane przez dr Light i dr. Vaux. roku. Istota SCP-19.2 została usunięta z komory ograniczającej rozprzestrzenianie się i przechowywana jest we wzmocnionej zagrodzie umieszczanej pod wodą, do której dostarcza się żywe kurczaki. Osobnik wokalizuje cichy i ciągły zniekształcony dźwięk, który pod względem fonetycznym nosi cechy starożytnej greki. Mimo iż nadal nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, nie uważa się, że istoty te są inteligentniejsze od zwierząt. Okaz przeżył prawie 48 godzin. Diagnostyka pośmiertna ujawniła anatomię zgodną na poziomie komórkowym z normami biologicznymi, aczkolwiek z niezwykle niestabilną strukturą mięśniowo-szkieletową. Inne znaczące nieprawidłowości obejmują niestabilny układ oddechowy, brak przewodu pokarmowego i innych narządów wewnętrznych. Uchwycone osobniki zachowywały się podobnie i podobnie również doznawały śmierci. Nota. Okazuje się, że SCP-19-2 nie są przystosowane do dłuższego życia poza SCP-19, dr. Vaux. Roku. Przechowalnia została lekko uszkodzona w wyniku długotrwałego wystawienia na oddziaływanie SCP-19-2, który nie został zauważony przez pracowników monitorujących z racji swojej półprzeźroczystości. Jest to pierwszy taki przypadek SCP-19-2, a zespoły monitorujące będą zgłaszać kolejne anomalie. Roku. Zespoły monitorujące zgłosiły, że niektóre okazje SCP-19-2 wydają się odporniejsze na próby spopielenia. Przypuszcza się, że jest to mechanizm obronny ze strony SCP-19. Roku. Większość okazów SCP 19.2 jest teraz całkowicie odpornych na próby spopielenia. Rozważa się wymianę urządzenia spopielającego na zbiornik z kwasem. Ewolucja SCP 19.2 jest obecnie badana, może stanowić dowód na istnienie rozumności u SCP 19.2.